Społeczność Szkoły Podstawowej w Zajączkowie w wyjątkowy sposób celebrowała Święto Szkoły. Podczas wydarzenia uczczono pamięć bohaterów Powstania Styczniowego. Jak podkreślano, ich postawa to wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Myślę, że w ogóle Powstanie Styczniowe to były takie pierwsze zrywy wolności, które wznosili właśnie Polacy na ziemiach zaborów, głównie rosyjskich, bo po upadku Powstania i w czasie tego Powstania Rosjanie bardzo powstańców traktowali w bardzo zły sposób. Wsie były palone po powstaniu, była też po powstaniu żałoba narodowa, która bardzo długo trwała, ale to powstanie mimo upadku przyniosło bardzo dużo pozytywnych efektów w dalszym rozwoju myślenia i budowania tej narodowości polskiej. Święto Szkoły w Zajączkowie było swego rodzaju podziękowaniem dla tych, którzy przed laty walczyli o naszą wolność. Cieszę się, że właśnie Szkoła w Zajączkowie właśnie ma takie zacne imię bohaterów Powstania Styczniowego, tym bardziej, że wiemy, że nieopodal Zajączkowa toczyła się jedna z większych bitew Powstania Styczniowego właśnie pod Małogoszczem i tutaj naprawdę ta szkoła zasługuje na tą nazwę i cieszę się, że właśnie jest obchodzony ważne wydarzenie w szkole tutaj, właśnie w tej placówce, rocznica, 160. rocznica Powstania Styczniowego. Jest to dla nas raz, że ważne wydarzenie, drugie, że podczas tej dzisiejszej uroczystości oddajemy cześć i honor tym osobom, tym żołnierzom, tym mieszkańcom, którzy brali udział w tym, myślę, że największym, jak historia mówi, to największym wydarzeniu wyzwoleńczym, ruchu wyzwoleńczym, i Powstanie Styczniowe takim właśnie było. A bitwa pod Małogoszczem, jak historia mówi, to było jedno z największych bitew właśnie w tym czasie. Jak podkreślano, bohaterowie Powstania Styczniowego niosą ze sobą wspaniałe wzorce do naśladowania. Dla każdej szkoły, dla każdego młodego człowieka Powstanie Styczniowe, najdłuższe, największe powstanie narodowe, w którym zginęło wielu ludzi, młodszych, starszych. I to jest ważne, żeby pamiętać o bohaterach tamtych czasów, bo przecież im zawdzięczamy niepodległość. Szczególnie w czasach, gdzie tych wartości brakuje do naśladowania, to bohaterowie Powstania Styczniowego jak najbardziej są tymi osobami, które są autorytetem dla dzieci. Zdaniem senatora Krzysztofa Słonia to dzięki powstańcom styczniowym dziś możemy żyć w wolnej Polsce. Bo dzięki nim możemy się dzisiaj spotykać w polskiej szkole, słyszeć język polski, w tym języku się uczyć, w tym języku się modlić. To byli ludzie, którzy postawili wszystko, którzy sami ginęli często, odnosili rany. Później byli wywożeni daleko w głąb carskiej Rosji, a ich rodziny, ich dobytki, dwory szlacheckie były konfiskowane i poddawane represjom. Wtedy tak naprawdę też zaczął się taki bardzo zmasowany terror carskich sługusów. Dobrze, że szkoły polskie, że ta szkoła tutaj w Zajączkowie nosi imię bohaterów Powstania Styczniowego, bo Powstanie Styczniowe przez wielu, również przeze mnie, uważane jest za to, które w sposób bezpośredni przyczyniło się do tego, że niepodległość w 1918 roku Polska odzyskała. Stroje z epoki, piękna scenografia i wyjątkowe talenty. Trzeba przyznać, że Święto Szkoły w Zajączkowie obchodzono w wyjątkowo uroczysty sposób.